Witajcie z Kamionka. Dzisiaj 23 lipca. Zrobiło się ciemno, 14 godzina. Będzie padać zaraz, dlatego się pospieszam i zaraz znikam. Pewnie dziwicie się, dlaczego takie wysokie teraz ule, co? Te nadstawki górne to są nadstawki z odwirowanymi ramkami. To niektórzy pytali, co zrobić z tymi ramkami, żeby je osuszyć. U mnie one jeszcze, przynajmniej część pójdzie do nawłoci, no ale żeby nie raz, żeby pszczoły tam sobie coś popracowały, przeniosły do gniazda, a drugie, no żeby nie stały takie lepkie. Zaraz zajrzymy, jak to wygląda. Ogólnie wkładam teraz paski, jadę z płaskami, bo już na innych pasiekach powkładałem. I teraz pora tutaj. Dobra, otwieramy, jedziemy. No to jazda. Op, rękawiczkę. Nie są za szczęśliwe dzisiaj. Nie dość, że specjalnie nie ma co nosić, to jeszcze deszcz. Ale zobaczcie, jest ich trochę. Odstawię z boku, niech sobie wylecą stąd. A tutaj słuchajcie, zobaczcie, rameczki poobcinały wszelkie zadziory do pustego korpusu, idą, wyrównały te rameczki, zobaczcie, jak ładnie wyglądają, nówki sztuki. Jak odbudowane. Osuszone oczywiście. No i w tym stanie mogą sobie leżeć spokojnie. Wszystkie idealnie. Nie ma śladów. Ani po widelcu, ani po nożu. No wiadomo, ubytki są, ale to sobie z tym poradzą idealnie. Dobra. Zabiorę te nadstawki, opróżnię. Zajrzymy do gniazda. No dobra, dotarłem do gniazda. Niezłe zamieszanie było. Ok. Spróbuję coś spojrzeć. Ze dwie ramki, teraz nie przeglądam już rodzin aż tak ostro. Ze dwie ramki, żeby zobaczyć, w jakim stanie są rodzinki, jak jest z czerwiem, ile jedzenia. Co tu mamy? Tutaj wygryzione właściwie, troszeczkę tylko zostało na dole. A i larwy takie już na środku. Większe. Ok. Czekam je na włoć, tak? Trochę rodzinek wywiozę, reszta tutaj zostanie na miejscu. No i trzeba ocenić, które te rodziny wywieźć, żeby bez sensu nie przejechać się. Jak to ocenić? No tutaj jak widać, czerw na wygryzieniu. Jest jeszcze jakieś 2 tygodnie, powiedzmy, do nawłoci, może trochę więcej. Te, które się teraz wygryzają, one będą pracować w ulu już przy odparowywaniu, powiedzmy, bo już wyjdą z tego najmniejszego, z najmłodszego wieku, to już coś tam będą pracowały. A te, które polecą, to już się powinny wygryźć. Powinny się wygryźć już z tydzień, półtora temu. Prosta sprawa, pożytek się zaczyna, to pszczoła na nim będzie pracować, ta, która, na którą jajo zostało złożone co najmniej 40 dni temu. Ona będzie przynosić nam. O, pszczółka wymazana pyłkiem, niecierpek jakiś. No tutaj są powygryzane, dlatego tych pszczół no całkiem ładnie tu jest. Opa. No tutaj młode larwy, czyli pracują cały czas. Matka zasuwa. Z tej strony mamy złożony pyłek.
tego pyłku, tak jak przeglądałem rodziny, to słuchajcie, jest całkiem fajnie. Zresztą widać to na wylotkach. Po południu, jak jestem tutaj, przychodzą z pyłkiem. Tak, tutaj też młode larwy. Ok. Bardzo dużo się powygryzało. Dobrze jest. Będzie komu pracować. Widzę, że kawałek jakiejś dzikiej zabudowy mam pod spodem. Och, jest matka. Chyba ją widać. Gdzie ona jest? Z tej strony. A teraz centralnie. Czekajcie, gdzie ona jest? Na telefonie jest odwrotnie. O, widać. Zasuwa, biała. Biała matulka. Dobrze sobie radzi. Tegoroczna młoda sztuka. Ok. Tutaj tak to jest. Dobra, tutaj niech sobie jedzą. Spojrzę jeszcze z drugiej strony. No tutaj taka duża rodzina. W nadstawce tam jeszcze, słuchajcie, zostało. Coś tam mają, przynosiły. Ale no, tu też pół ramki jest pokarmu. Przyniesione. Gniazdo przesunięte na bok po prostu. Też pół ramki jest pokarmu. A ostatnia jest pełna. Czyli ten żelazny zapas. Czekajcie. Ten żelazny zapas, te 5 kg. Spokojnie tu mamy. No. Nie na full zalana, ale na 3 ramkach mamy jedzenia. To biedy nie ma. Dobra. Składam tutaj. I zaraz weźmiemy się za paski. Dobra, są paseczki. I spójrzcie. Wilgotne, ale nie kleją się. Tutaj nie ma płynu luźnego, jak gdyby. Nic się nie przelewa. Odsączone. I takie mają być. Ja robię paski 2,5, maksymalnie 3 cm. Szersze przeszkadzają pszczołom przechodzić. Po ramkach. Dlatego omijają. Poza tym bardzo uszkadzają się plasty. One je ścieniają. Potem to trzeba odbudować. Brzydko to wygląda. Po prostu są potem niewykorzystywane nawet. Bez sensu. Lepiej włożyć pasek więcej, niż dawać takie szerokie. I wkładam kilka centymetrów. U mnie jest zabudowa zimna, czyli wylotek mam tutaj z przodu. Kilka centymetrów od brzega ramki. Bo one wchodzą na ściankę i dopiero wędrują na ramki. Wtedy muszą przejść koło tego paska, muszą się otrzeć. A tak się właśnie roznosi cała ta substancja, bo ani gliseryna, ani kwas tym bardiej nie parują. Muszą zostać rozniesione na pszczoły. Dobra, 4 założone. 5 jeszcze z tyłu, na którejś wolnej ramce. Ok. Teraz widać, zresztą było na ramkach, trochę młodego czerwiu, ale przede wszystkim pszczoła wygryzła się i teraz czekam na nawłoć. Pszczoły stęsknione pracy, ale powiem wam, że tutaj trochę jeszcze kwitnie różnych roślinek na trawnikach. One latają, jak nie było tych upałów, to całkiem ładnie pracowały. Byłem na innej pasiece. Tam stoi mniej pszczół, co prawda, ale tam nadstawki po 5-6 ramek przyniosły sobie. Także naprawdę nie jest źle. Nie w każdym roku jest tak, że uda się wziąć ten wielokwiat jeszcze letni, no ale coś tam się jeszcze weźmie. Dobra, składam, pracuję dalej. Paski to nie jedyna praca dzisiaj. Bo robię też odkłady takie pomocnicze, 3 ramki po rameczce z rodzin
One nie wiem, czy będą zazimowane, czy nie będą zazimowane. Być może przydadzą się na jesieni do wzmocnienia tych rodzin, które wyjdą gorzej. Bo tak jak mówiłem, no ten czerw, który jest teraz zasklepiony, no i tak nie będzie już na Włoci nosił. A niech sobie pracują w odkładzie, a tutaj rodziny sobie poradzą. Tutaj spójrzcie, widać może, cała jest larw. A jak fajnie wygląda pyłek teraz przyniesiony. Czekajcie, tutaj na przykład, zobaczcie, taką rameczkę sobie zabiorę. To jest całkiem. Ona pójdzie do odkładu. A zobaczcie, jak wygląda ostatnia. No to wiadomo, tutaj pokarm. Ale zobaczcie dół. Pyłek. I z tej strony tyle przyniesione świeżego pyłku. Tak to u mnie wygląda. Dlatego, no dlatego jeszcze mogę się bawić. Mogę się bawić jeszcze podkładem, mogę jeszcze czekać z karmieniem. Bo zawsze coś tu jest. No wiadomo, no wzmocnić trzeba. Jeśli nie ma nadziei na żaden pożytek, to nie ma na co czekać. Ale tak jak u mnie na Włoci jeszcze jest, no to może być jeszcze jakiś rdestowiec sachaliński. Zawsze jakieś poplony. Coś zawsze w okolicy może kwitnąć. Jak się dołoży jeszcze swojej pracy, zadba, podkarmi. No ja też będę za kilka dni podawał zioła. To też będzie dla nich taka praca. Z tym rzadkim syropem będą się bawić. Przy okazji też trochę się wzmocnią. No i tak jak mówiłem, czekam na nawódź. No i na zakończenie jeszcze spojrzenie, jak to wygląda. Tutaj akurat dwie rameczki czerwiu i ramka z pokarmem. I to sobie będzie czekać na zasilenie którejś z rodzin do zimy. Bo tu jak się wygryzie, no to wiadomo, jeszcze rameczka przybędzie. Dostaną matkę, coś się zaczerwi jeszcze. Jeszcze do połowy, do drugiej połowy września spokojnie tutaj będą działać. Na razie przykrywam. O! Mają nowy domek. Ok. Idę do pracy dalej. Na razie. Spójrzcie jeszcze. Mimo przechodzących deszczów. Zobaczcie, ile jeszcze mszycy. Jeszcze jest mszyca na. Tutaj na akacji, a na lipach też się trafia jeszcze. I jeszcze po południu, zobaczcie, oblot młodej pszczoły. Ruch jak wiosna. Miło popatrzeć.